Omówię wyzwanie, wczytaj dwie liczby typu integer i wypisz ich różnicę w postaci działania. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj IDR. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych VAR, gdzie A i B, nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przecinka, dwukropek, separator, integer, zmienna o wartościach całkowitych z zakresu od minus 32768 do plus 32767. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu integer można wykonać działanie odejmowania przy pomocy operatora minus. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja, wczytanie, read, w nawiasie wartość zmiennych a i b. W instrukcji readLN, ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja, wypisanie, write, w nawiasie wartości zmiennej a, w znaku minus wartości zmiennej b, w znaku równa się, oraz wartości wyrażenia a minus b, to jest różnicy wartości zmiennych a i b. W instrukcji writeLine ln oznacza przejście do nowej linii. Instrukcja writeLine a minus b równa się a minus b oznacza złożenie instrukcji write a, write minus, write b, write równa się writeLine a minus b. End z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.